Cześć, a w dzisiejszym odcinku ruszymy sobie temat czujnika klocków hamulcowych. Powiemy sobie, jak ważną rolę pełni on w naszym aucie, jakie występują usterki tych czujników, jak sprawdzić, czy nasz czujnik jest sprawny i generalnie, jak on funkcjonuje. A więc nie przedłużamy, zapraszam. Usterki, jakie mogą spotkać nasz czujnik, są to bardzo banalne usterki. Jak sam czujnik działa, za chwilę Wam opowiem, pokażę, jak go sprawdzić, ale występują takie sytuacje, że jedziecie na stację diagnostyczną, okazuje się, że Wasze klocki zużyte są praktycznie do zera. Podczas jazdy słyszycie charakterystyczne szuranie, chyba tak to można nazwać, gdzie blacha już z klocka ociera o Waszą tarczę. Lub po prostu w czasie jazdy macie ten efekt właśnie tego tarcia. Rzucacie koło, okazuje się, że Wasze klocki hamulcowe są zużyte, a na Waszych zegarach nie ma żadnego komunikatu. Bardzo tak się często dzieje. Po prostu ktoś kiedyś chciał przyoszczędzić 20, 30, 50 zł na właśnie takim czujniku i po prostu taki tego jest właśnie efekt. Potem wierzycie, że z Waszym autem jest wszystko w porządku, jedziecie w dalszą trasę i można się bardzo niemiło z tego powodu zdziwić. Kolejną usterką takiego czujnika może być to, że po prostu wyskakuje Wam kontrolka zużycia klocków hamulcowych, gdzie w efekcie rzucacie koło, okazuje się, że te klocki jeszcze są i jest ich dość sporo. Czyli ta kontrolka w tym momencie nie powinna Wam się zapalić. Jeżeli o to chodzi, tak naprawdę ten czujnik mógł się w którymś miejscu przetrzeć. Ale jak taki czujnik sprawdzić, czy jest on sprawny? O tym dowiecie się już za chwilę. Wezmę tutaj kamerę bliżej na stół i pokażę Wam, jak taki czujnik sprawdzić i dlaczego tak wiele osób pomija te czujniki, mostkując je ze względu na te właśnie i oszczędność oraz prostotę, jak taki czujnik można oszukać, ominąć, tak naprawdę oszukać sterownik w aucie, aby myślał, że te klocki cały czas tam są. Zapraszam. Ok, a więc jesteśmy na stole. Teraz zobaczcie. W środku, tutaj w kostce, mamy tylko dwa piny. Czujnik zużycia klocków działa na takiej zasadzie, że po prostu przez niego przechodzi prąd. Jeżeli ten prąd przechodzi, mamy układ zamknięty i wszystko jest ok, kontrolka się nie zapala. Jeżeli tutaj tarcza szlifując, ten układ nam, można powiedzieć, rozłączy, przetrze drucik, który jest w środku lub pewnie jakaś blaszka tam w środku jest. W tym momencie zapala nam się kontrolka na zegarach. Tak samo w dowolnym innym miejscu, jeżeli przewód z tego czujnika będzie nam gdzieś przecierał i on się w efekcie przetrze, będziemy mieli informację na zegarach, że nasze klocki są zużyte. Jest to właśnie ten przypadek, o którym Wam mówiłem, że macie klocki jeszcze, które są niezużyte, a informacja na zegarach już się pojawiła, że tych klocków nie ma, że nadają się do wymiany. Jak taki czujnik sprawdzić? Jeżeli nigdzie nie widzicie przetarcia, teoretycznie wszystko jest w porządku, macie jeszcze spory zapas klocków, nic bardziej prostego, bierzecie sobie miernik, ustawiacie sobie na przejście, czyli słynny brzęczek. Ze względu na to, że ja mam grube sondy, zrobiłem sobie coś takiego. Wtedy tymi przewodami spokojnie będę mógł dotknąć do środka. Sprawdźmy, czy działa. Jak widać, multimetr reaguje, więc wszystko działa. Mamy nowy czujnik. Wkładam sobie tutaj przewody do środka, tak aby dotknąć pinów, które są w środku. I jak możecie zauważyć, czujnik jest sprawny. Nasz multimetr zareagował. Czyli w tym momencie potwierdza się to, co ja mówiłem przed chwilą,
czujnik zamyka nam obwód i w tym momencie kontrolka nam nie świeci. Jeżeli ten obwód będzie rozłączony, kontrolka nam się zapali. Bardzo prosta konstrukcja, dlatego wiele osób po prostu wsadza do środka drucik, który mostkuje. Jak dany czujnik ma być zamontowany w naszych klockach? Z jednej i z drugiej strony, w każdych klockach, ja tu mam stare klocki, jak możecie zauważyć, są tutaj wycięte takie rowki, w których miejsce właśnie wchodzi czujnik. Jeżeli, tak jak widzicie, tutaj trochę wystaje, to jeżeli w tym miejscu czujnik nasz się przetrze, wtedy zapala się informacja o tym, że nasze klocki są zużyte. I tak naprawdę to tyle. Tak naprawdę o czujniku klocków hamulcowych to wszystko. Jak sami widzicie, nie jest to żadna kosmiczna technologia. Po prostu jeżeli ten element zostanie przetarty, obwód nam się otwiera, co wskazuje na to, że nasze klocki są przetarte. Jeżeli w waszych samochodach były już do wymiany klocki, nie było na zegarach czy liczniku żadnej informacji właśnie na ten temat, przy zakupie klocków możecie podpytać, czy właśnie w waszym aucie występuje owy czujnik zużycia klocków i po prostu taki dokupić, zamontować. Pół biedy, jeżeli ktoś stary czujnik usunął i wtyczkę po prostu zmostkował, wtedy po prostu wyciągacie ten drucik, który jest w środku i montujecie czujnik. Inna sprawa już, jak ktoś po prostu przeciął kabel, skręcił dwa druciki, wszystko zaizolował, wtedy już jest trochę więcej zabawy. Nic, tak naprawdę to wszystko. Jeżeli wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!